No to teraz ostatnie pytanie, bo przypomniałem sobie o moim imienniku, o Czarusiu. Czy spodziewałaś się pani takiego sukcesu w ogóle? Ja nie jestem wielką zwolenniczką nazywania zwierząt ludzkimi imionami, ale ten pies ma w dokumentach wpisane Czar. Czar. No jak można takiego psa mówić Czar? To nawet jest za krótkie, więc ponieważ przyjechał do nas, to ważył 800 gram, w związku z czym został Czarusiem. Także on jest Czaruś. A spodziewa się pani tego, że wychodząc z nim, że on będzie taką no gwiazdą w sumie? No jest to przesłodkie stworzenie, a ja po prostu nie mam serca, żeby go zostawiać. On nigdy nie został sam w domu. Jest cały czas ze mną. Wybieram restauracje, do których można chodzić z psami. Jeszcze nie był w teatrze, ale myślę, że to wypróbuję, ponieważ on jest tak wdzięczny, jeżeli go się zabiera, że chowa się i znika. Wie, że są takie chwile, kiedy on nie może absorbować uwagi i po prostu jak chodzi ze mną do pracy czy do redakcji, bo chodzi ze mną również do redakcji, ale chodzi też do studia ze mną, ma swoje miejsce, swój kącik, on wie, wchodzi, kładzie się i czeka na mnie 3 godziny, nawet nie drgnie. Chociaż ma bardzo dużo cioć, które tam go starają się zabawić. Ja sam bym był chętnie jego wujkiem. Nie, to jest naprawdę bardzo, bardzo słodki piesek.